Witam Was serdecznie na kolejnym filmie na kanale. Tym razem relacja z zawodów Perch Pro Wierzbiczany i majówka. Moja majówka wraz z Tomkiem 2021. Jak dobrze pamiętacie, bardzo chłodna, bardzo zimna majówka. Przy okazji zapraszam również na konkurs do wygrania kołowrotek okoniowy ufundowany przez moich fanów, ale szczegóły zobaczycie w późniejszej części filmu, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam. Oczywiście bardzo serdecznie witam stałych widzów, stałych subskrybentów, a tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrypcji kanału. Jak się podobało, nie zapomnijcie dać łapkę. Będzie mi z tego powodu niezmiernie miło, ale nie przeciągam. Lecimy z filmem. Ładnie wygląda, nie? Na wodzie się dobrze prezentuje. No fajnie pije. Zestawy, jak widzicie, mamy gotowe, więc lecimy nad wodę. Tym razem na dwa auta. Zwiedzać. Odpoczywać. Tak. Ciężka majówka. Mówią, że ciężka praca to wędkarstwo, ale odpoczywać. Integrować. Już widzimy się nad wodą. Płytko, nie? Tak. Gliniaste, piaszczyste. Podłoże? Piaszczyste. Piaszczyste. Na wodę. Tak. To zaczynamy. Wypływamy, patrzymy, szukamy. Zobaczymy. Ogrom wody, elektryk. Pomału będziemy się przemieszczać i próbować namierzać cyperki. Na szczęście mamy mapę na Wioniksa, więc troszeczkę nam uratowała życie. Będziemy patrzeć, gdzie jakieś są fajne kanty, fajne wypłycenia. Nie przedłużam, płyniemy. Patrz, jak głęboko po białoryb, nie? No tutaj to takie te kanciki, możesz tu podjechać pod ten cyperek, wiesz? Zobaczyć. Zaczynamy od posypeczki. Tak naprawdę to my jeszcze zaczynamy cały czas szukać ryb. Co mam wam powiedzieć, no troszeczkę popływaliśmy, pogoda nie rozpieszcza. Słuchajcie, dało nam popalić wiatrem. Strasznie, jest naprawdę, naprawdę zimno, ręce marzły, nie wiem, z 4 stopnie. Z rana w ogóle było zero. Odczuwalna. O, jest straszna, listopad, grudzień bym powiedział. Przesądowaliśmy 1/3 wody. Nie znaleźliśmy nic. Z dwa zapisy takie, gdzieś tam mogły 2-3 pajeczki stać, takie średnie. Troszeczkę drobnicy takiej przycupniętej mocno przy dnie. Ale naprawdę nic konkretnego, żebyśmy byli pewni, że fajne okonie, że coś stoi, że coś do podania. Rzuciliśmy na odczepne w jednym takim miejscu, gdzie sporo na dnie śmieci rysowało. I zaraz w pierwszym rzucie, nie? W pierwszym rzucie. Na dropshota Tomasz miał fajne branie, ale nie wpiął ryby, ale to już się nie powtórzyło. Chyba z 4-5 rzutów zrobiliśmy, nic się nie powtórzyło. Stwierdziliśmy, że spływamy. Jest 11, po 11. Jemy wczesny obiad i już wtedy do wieczora pływamy po wodzie i walczymy. Ja się po prostu musiałem przebrać i ubrać w zimowe ciuchy. Także już wrzuciłem sobie wysokie spodnie, na to pójdzie kurtka. I będziemy wtedy już pływać z przyjemnością, bo troszkę marzłem. I sądować, szukamy tych ryb na jutro. Ale coś czuję, że mogą być zawody jednej ryby. Mam nadzieję, że się będę mylił, bo ma w końcu przyjść ocieplenie i może się podniosą z dna. Szukamy dalej ryb. Druga tura. Pojedli. Ciepło się zrobiło. Falka zeszła troszeczkę, wiatr ucichł, tak bynajmniej nam się wydaje. Zobaczymy, czy coś znajdziemy.
płyniemy tam, gdzie rybitwy się tu kręcą od rana. Posądujemy, poszukamy, za czym one tu się kręcą. Nie wiem, czy ten duży okoń będzie chciał taką przynętę w ogóle małą. Wiesz, o co chodzi. A znowu podobno małego i średniego tu nie ma. Ciekawe, nie? Co, przestawka? Już płotka powinna się szykować do tarła, ale jeszcze za zimno, wiesz, powinna się trzeć, ale nie trzeć się. Z tego co wiem, to jeszcze się nie trzeba, powinna, nie? No. Czeka na, wiesz, parę stopni w górę. Uwaga. Bo rzuca łamaga. Uwaga, bo rzuca łamaga. Jest pierwsza ryba. Dałem mu troka. Stanęliśmy odwrotnie. Szukamy, szukamy, szukamy. Namierzyliśmy w końcu takie delikatne, delikatne u nasady stado okoni. Normalnie cały czas pusto. I ustawiliśmy się odwrotnie, czyli ustawiliśmy się na płytkim, żeby rzucać na głębokie, bo trokiem dobrze prowadzi się pod górę. Jest pierwsza ryba. O, jest miarowy okoń. Zobacz. A, widzisz? Dobrze wymyśliłem, nie? Zobacz, i jest. Co prawda nie o takie ryby tu chodziło, ale to jest nasz trening, niestety. Taki, no, nie będę go mierzył, co? Tak, z ciekawości. Nie wiem, jaki tu jest wymiar na zawodach, ale on będzie miał ile? 23. Spływamy po długiej, długiej walce bezowocnej. Walce z rybami, albo może ich brakiem, i walce z falą i z wiatrem. Jak widzieliście, Tomaszek zaliczył sobie okonia i tak naprawdę chyba za wiele nie wytrenowaliśmy. Co prawda znaleźliśmy na sam koniec dwa skupiska drobnicy, a przy nich pojedyncze echa, jednak już nie było czasu na to, żeby popróbować je łowić. Teraz woda na wieczór ożyła pod kątem drobnicy, bo oczywiście nic jej nie gania, ale pokazała się nagle przy kantach, przy brzegach drobnica, pokazały się duże stada uklei, a szukaliśmy cały dzień, ich nie było, więc są, ale no, warunki są jakie są, jest za zimno, jest za wcześnie, to jeszcze nie ta pora, mimo że kalendarzowo to na pewno nie w przyrodzie. Robimy grilla, jemy, idziemy spać, rano wstajemy i walczymy. Walczymy? Pewnie, że walczymy. Wiemy chociaż gdzie nie płynąć. Także to też jest jakiś trening. Troszeczkę poznaliśmy ukształtowanie dna i wiemy, gdzie nie płynąć. A coś tam znaleźliśmy, no zobaczymy. Teraz trzeba jutro się po prostu dobrać do tych ryb. Dzień dobry. O, mamy pierwszą wędkarza. Jak morale? Morale zawsze dobre. Zawsze dobre. A jak wyniki? To się okaże. Wczoraj słabo, a dzisiaj było lepiej. To tak jak u nas. Zaczynamy zawody na Wierzbiczanach. Dobrze powiedziałem? Tak, w końcu dobrze, ale coś ci w głowie się działo, że... Cały czas haszykowskie, ale to cały czas mi siedzi te haszykowskie. Nie może wyjść. Coś musi być. Chyba sprawdzić mapę. Chyba muszę tam pojechać, już sprawdzałem wczoraj. Chyba muszę tam pojechać. Nie wiem, czy tam byłem. W tej chwili wszyscy się wodują, zapisują.
po prostu nadbrzeże żyje. My oczywiście staraliśmy pełni nadziei, pełni chęci do walki. Mam nadzieję, że będzie dobrze i że dzisiaj nam rybka dopisze. Przejdziemy sobie teraz i zobaczymy, co tu się dzieje na tym brzegu. Dzień dobry! Cześć, witam. Cześć. Co tu się dzieje? Habas. Ale widzę, że jest starszy szeregowy jakiś. Także z wojska tutaj kroją. Świeże filety z okonia. Czyli śniadanko robimy, tak? Tak jest. Szwedzki stół. Czy suchy prowiant? Co kto chce? Dziś się musimy zapisać? Tak? Zaraz odpalimy biuro. Czyli jeszcze nie ma biura. Nie, jeszcze. Na razie kawa, śniadanie. Tak. Nic nie ma na wynos. Nic nie ma na wynos. Jak nic nie ma na wynos? A jak o 9 się zachce na łodzi, to co? Nic nie ma na wynos. Będziemy ulotki jeść. Z kebaba rozwozić, to bo będzie można zamówić. Ryby nie będą brać, to będziemy się jeść. Szybko, bo brały? Nie. Nie brały wczoraj? U nas też nie brały wczoraj, ale podobno ktoś tam 9 złowił. Nie, mówili tu, że 4 złapali. Ktoś mówił 9, także jest mistrz, jest mistrz. No to się okaże dzisiaj. Tak. Gdzieś go trzeba namierzyć, tego mistrza. Dzień dobry, gdzie jest ten mistrz wczoraj? Jakiś wczoraj mistrz był? Witam. Dzień dobry. Nie wiem, cześć. Czy jestem znany, czy nie, Marcin Gadowski, tak coś sobie nagrywam, nie wiem, czy puszczę, ale mogę zawsze nagrać, nie? Najwyżej do kosza. Jakiegoś mistrza, widziałem 9 rybiał. O, jest tam, idę pogadać. Na co biorą. O, jedzie Jeep. Tak, to jest intensywne wodowanie. Intensywne wodowanie. Ciasno jest, ale chłopaki dają radę. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to jest ten mistrz, zaraz z nim pogadamy. Cześć. Witam. Cześć. Co nam słychać, panowie? Morale są dobre, widzę. Cały czas. Ryba będzie brała? Oczywiście. Dobra czapeczka. Polecam. Nie czapeczka, ale firmę oczywiście. Takie małe lokowanie. Tak. Lokowanie zawsze musi być, nie? Te przynęty zdradziłeś, to wszyscy takie same będą mieli. Tak? No ale na te przynęty nic nie wierzę, ja przynajmniej nic nie wierzę. Nie używajcie tych, o których mówiłem. 9 miałeś. Dobrze, jest... Jak 4 dni podsumujesz? Jest czarny koń. Na co się nie pytamy, bo i tak nas okłamie. Na Robinsona. Nawet na skinning. Tak. Ty jesteś cały czas na wizji. A ja tak sobie... Nie, tam się wytnie, tak wiesz. Od to. Czwartek była taka fala, że Robinson nie było można przepływać. Tak? Wiatr się śmieje. Ale wczoraj też było, nie? No, dzisiaj ma być lżej trochę, ale też 20 zapowiadali, więc... Tak. 20 to jest jeszcze nic. Będzie walka. Ale, dopiero... ale też przyjemnie nie będzie. No nie będzie. A dopiero od południa, jak zaczną brać, wtedy się zacznie. No tak 10 ma się ruszać, nie? Tak, czyli na powrót i potem na popołudnie. No zobaczymy. Po obiedzie już nikt nie wypłynie. Jakąś wizję mamy, wiemy gdzie nie płynąć. Znaczy generalnie w tym kierunku, nie ma sensu. Ale postarajcie się, żeby te zawody były w atmosferze jak najbardziej przyjacielskiej, żeby nie było tych nerwów i niepotrzebnych jakichś niedomówień. Przy tym starcie też zachowajcie w miarę odstęp. Żeby kurczę nie było jakiejś kolizji na samym początku, tak? Chcę ruszyć jak najszybciej w swoje miejscówki, ale z rozwagą, z rozsądkiem, żeby nie było ambarasu na sam początek. Jakiekolwiek pytania? Masaczki? Nie. Jak widać? A tu mamy dwóch czarnych koni zawodu. Zielony, faworyci. Aga? Rozmawiamy właśnie z przyszłymi mistrzami, panowie. Znaczy, po na co? Tylko nie wiem, jaki stopień. Na co brało? Na kolację. Ciągnęło robala? Zawsze. Na tę okoliczność. Ale tu jest ludu! Podobno na relaksa nie biorą. Zwariują, te ryby zwariują. Lecą. Ruszyli. Czekaj, pomogę. Idzie. Idzie. 7, 6, 6.
Mamy pierwsze miejsce. Dobra. Zobaczcie, co było. O, kula. Dobra, piona i powodzonka. Również. Kurde, lecimy. A, mam spinmada, zacznę tym spinmadem. Wiesz, zaraz na gumę zmienię, ale co mi tam? Nie? Jeszcze sprawdzenie hamulca. Dobrze. W razie czego. Patrz, 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 patrz. Gałązka czy ryba? Mogła być gałązka, wiesz? Albo po stoku tak jakoś szło, nie? Albo po białorybie mogło być. Bo takie mikro dotknięcia, wiesz. Ale to nie było nic tak jakby ryba do zacięcia, chociaż zobacz, co się stało. Widzisz? Ogoneczek nałożony. Może i była ryba. Ale taki niejadek by był. No nic, powtórzymy. A takie dwa, trzy takie, to nawet nie można nazwać dziubnięciem. Kurde, takie otarcia. Ogonek był wrzucony, albo był od początku ogonek nabity, albo coś nabiło. No dramat. Z tego, że jak ktoś ma już ryby i gdzieś biorą. Tak, na tyle osób, pewnie ktoś trafił gdzieś tam, wiesz, bo to... No tak. Patrz, 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 widzisz? Patrz, 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 patrz. Chyba będzie kołeczek jednak. O, coś tu szura, widzisz? Patrz, patrz, patrz. Widzisz, tak elektryczne takie, widzisz? No, pa. Widzisz? Jest kołeczek. Mówiłem? Elektryczne, elektryczne, za bardzo elektryczne to już było, nie? Taką rybkę założyłem zaraz. No to bardzo natura. No na zero zjedziemy. Macie panowie coś do miary? Bez dotyku. Na razie największy 41,5. Żartujesz. No. Pięknie. Najwięcej mierzyłem 4 jednej ekipy. No to oni robili tą głęboką ścianę? I później robili tu kant i dwie złowił przy nas ryby, gościu, nie? Trzy do miary były, jeden zabrakło, 19,8. A, no to oni tutaj koło nas, nie? A, razem jesteśmy, no. A ta 40 gdzie? Ze środka. Ze środka. Jeszcze nie wytarty, mleb z niego leciał. No to my wczoraj takie 4 ryby duże widzieliśmy, 13 metrów, one na 5, nie? Ale to jest loteria, nie? Mamy prawdopodobnie komplet, 5 około. I dłuższy czas mieliśmy przerwy. Jeżeli dobrze mierzyliśmy, to to jest piąty. Co prawda, pierwsza tura na grubo 50 metrów grubego kantu zrobiliśmy. Szukając 40, nie zanotowaliśmy żadnego brania, więc po obiadku drugą część postanowiliśmy poświęcić na zaliczenie tych zawodów, żeby tak nie było nam smutno, że na zero wracamy i szybciutko złowionej 5 takich średnich posiadków. We'll be right back.
Znowu szczupak? Masz. Ale jeszcze. I teraz czas na nasze mierzenie. Co prawda nie ma wielko ludu, ale jakieś są te oko, nie? Równiutko 25. 26. Tam jeszcze chłopaki czekają. I wszyscy spływają. I 2. 13 ekip. Zaczniemy od 13 miejsca. Ale gdzieś chcę tam postawić. Podkręcać dramaturgię tego. 13 miejsce. Dobra. Z wynikiem 41,5 cm, ale za to jedną rybą. Kacper Puron, Adam Cebulski. Dobra. 12. Słuchajcie, Łukasz, tu się pyta, czy jest jakiś junior. Na pewno na kanale jest jakiś junior. Ktoś ten chętnie. Zobaczcie. Chętnie oddam, ale nie, no to potrzebuję. No to masz na kanał. Spoko. Dwa kowrotki. Słuchajcie. No, nie żebym zbierał, ale są dwa na pewno. Na pewno zrobimy jakiś junior, jakiś pulsik. Zbierajcie Marcina. Na pewno. Napiszcie mi kto, ja żebym powiedział kto i zrobimy jakiś taki kursik, nie ma coś, nie? Albo na sytuację, no. Tego zrób na kanale, ja też live oglądam, także... Fajnie, dzięki. Staram się. Nie jestem mistrzem, nie, nie jestem albo omegą, ale staram się, wiesz, bawić się tym na razie. To które miejsce? Kurde, faworyci, ósme miejsce. Ale i tak gratuluję. Dzięki. No nocka była dobra. Tak. No. Którą zawsze sobie bardzo cenię przy łowieniu okoni i dlatego też zrobiliśmy formułę top 5, a nie łowienie na paprochy po prostu do bólu, to Big Fish. Zaznaczę, że Big Fish dzisiejszy to jest pierwsza ryba, która została dzisiaj zmierzona. Okoń 41,5, Kacper Purol. Brawo, brawo! Co pudło macie? Czekaj, to ja tak jeszcze sobie to pozwolę. No, udało się. Ale piękny, można pokazać? Ile miał? 50 równo to jest. Okoń, ten złowiony. A Kacper 41,5. Kacper, chociaż powiedz na co? Gumka? Przynęte z Ardrot. Jak? Przynęte z Ardrot. Z Ardrot. Kojarzysz Ardrot? Tak, kojarzę. Z Poznania. Ale twarda, miękka? Nic więcej. Mięciutka. Dobra. No na bardzo lekki gówki. O. To tak montujesz później, nie? Tylko ja pokazuję zawsze. Później montujesz. Z wynikiem 114,6. Marcin Kotowski, Tomasz Kowicz. Brawo! 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 Jona. Teraz ty się pochwal, z jakiego sklepu miałeś przynęte? Z Jacksona. Marcin. Jeszcze na co łowiliśmy? Na gumki łowiliśmy. Bardzo ładne. Miejsce drugie z wynikiem 119,8. Radosław Michalak. Brawo. I Tomasz Szuzak. Dzięki wielkie. Spoko, to jest spoko. Polecam się. Ile punkcików? 119,8. I na obrotówki brały. Na cykady. Aaa, super! Dzięki. Pięknie, gratulacje. Pierwsze miejsce, to myślę, że chłopacy, jakby było dzielone na tury, wygraliby zdecydowanie i pierwszą, i drugą turę. Samym wynikiem końcowym też dosyć mocno odbili. 152,4. Wow, ładnie. Sebastian Kaniewski i Maciej Minior. I na głębokiej potrafili łowić.
Teraz dopiero pójdziecie. O, teraz tam szli. Byliście tutaj z nami ten pierwszy raz. Myślę, że postaraliśmy się na tyle, ile mogliśmy z Agnieszką dla was. Tak jak mówimy, no, wymagało to trochę nakładów. Była to pierwsza edycja tego Patch Pro. Planujemy kolejne, może będą jeszcze inne zawody z cyklu spinningowego, mamy jakieś pomysły ze sandaczem, ze szczupakiem, może coś nowego się zrodzi. Gratuluję jeszcze raz zwycięzcom. Dziękujemy. No mi też trochę się udało, bo podsłuchałem, gdzie płyną i tam lekko się przykleiłem, udało mi się złowić. Trzeba się podzielić tak. Informacją. Ja nie mówię, żeby mówić przynęty pod kątem jakichś tam szczegółów, ale tak chociaż parę słów, jak łowiliście. Na co łowiliście, co wam się sprawdziło? Główki 3-4 gramy. Czyli łowiliście płytko? Płytko, ale to po południu. Z rana jechaliśmy tak zwane na grubo i za bardzo słabo to nie wychodziło. Czyli bardzo lekko 3 gramy. Jaka głębokość łowiska? 3 do 5 metrów. 3 do 5 metrów. A chociażby kolorek? Jasny, ciemny? Ciemny. Tak zdecydowanie. Super, ciemny. Dzięki za. Lepiej się sprawdza. Dzięki za podzielenie się wiedzą. I jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. No słuchajcie, no jak widzicie, udało nam się. Co prawda, ryby nie były jakieś tam super, bo to były takie okonie po 25-24 cm. No ale woda na tyle pozwoliła tylko i te ryby można było złowić i udało się zająć trzeci plac. Byliśmy zaskoczeni, a przy okazji też szczęśliwi, bo nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy, że tym wynikiem będziemy tak wysoko, ale zawody odbyły się za szybko, a może wiosna się spóźniła i tak naprawdę te ryby dopiero co się tarły, te duże i no, ciężko było je złowić, ciężko było je namierzyć, po prostu nigdzie ich nie było, tak? Amba Fatima, jak to mówią, na echu nic nie było widać, nic nie słychać i też ludzie tych ryb nie połowili. Ale myślę, że impreza warta przyjechania, woda warta odwiedzenia. Także my na pewno w przyszłym roku jeszcze raz wystartujemy i spróbujemy oczywiście powtórzyć wynik. No dokładnie, piękne miejsce, fajna woda, fajna organizacja, dwie tury, przerwa na obiad. Tak. A my w ogóle jeszcze sobie tu kempingowo, już w ogóle baja. Także mam nadzieję, że wam się ta krótka relacja podobała. Oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania i widzimy się na kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy. Heja. Cześć. No i jak widzieliście, udało nam się zdobyć trzecie miejsce tymi niepozornymi rybkami, ale naprawdę było ciężko rybę w tym łowisku. To wszystko było za szybko. Miejmy nadzieję, że tegoroczna wiosna przyjdzie szybciej, będzie szybciej ciepło i ryby będą lepiej współpracować na początku sezonu, ale miało być o konkursie. Kołowrotek. Do wygrania kołowrotek okoniowy, ufundowany, jak widzieliście, przez moich dwóch fanów, za to bardzo wam dziękuję. Michał Nowicki i Łukasz Juskowiak ufundowali dwa kołowrotki, jeden kołowrotek już w trakcie moich różnego rodzaju konkursów się ulotnił ode mnie wraz z moją wędką okoniową Cityliner i trafił do pewnego bardzo młodego, fajnego człowieka, który z pewnością będzie na ten zestaw łowił piękne, piękne pasiaki, bo właśnie do tych pasiaków był on stworzony, a on uwielbia łowić pasiaki. Ale co trzeba zrobić, żeby wygrać ten dzisiejszy kołowrotek? Oczywiście zasubskrybować mój kanał. Oczywiście dać lajka pod filmem i napisać komentarz. Napiszcie komentarz, że bierzecie udział w konkursie, a później napiszcie, co chcecie. Dlaczego lubicie okonie? Dlaczego powinniście wygrać ten kołowrotek? A może coś, co wam gra na duszy? Ja spośród tych wszystkich komentarzy, które będą miały na początku, biorę udział w konkursie, wybiorę taki, który mi się najbardziej spodoba. Także bądźcie kreatywni, puśćcie wodze swojej fantazji i napiszcie, że bierzecie udział w konkursie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji i lajku. A ja z pewnością kogoś wylosuję i ten kołowrotek trafi w szczęśliwe ręce. Już teraz żegnam się z wami. Pokaż slajdów i do następnego filmu.